jesteśmy po nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Pelplinie, podczas której Rada Miasta uchwalała na przykład zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego związane z inwestycjami dotyczącymi funkcji magazynowej, produkcyjnej, a przede wszystkim energetycznej. Mamy szalenie atrakcyjne tereny w związku z powstałą na terenie naszej gminy inwestycją w postaci głównego punktu zasilania. Właściwie jesteśmy bramą energetyczną dla Pomorza i mamy liczne zainteresowanych inwestorów, którzy chcieliby tutaj podjąć swoją działalność, dlatego są takie projekty planów, aby zaspokoić ich oczekiwania, potrzeby odpowiednimi zasobami gruntowymi. Kolejny z tematów, kolejna z uchwał dotyczyła zmiany w sposobie opłat za gospodarkę odpadami. Tutaj ta zmiana dotyczy zlikwidowania tej ulgi, która była wprowadzona dla posiadaczy karty dużej rodziny, co nie będę ukrywał, wiąże się dla tych rodzin z rocznym kosztem, w przypadku tam pięcioosobowej rodziny, wzrostem rocznie o 420 zł. Czy to jest idealne rozwiązanie? Niestety w tej materii nie ma idealnych rozwiązań. Wiemy, że system śmieciowy musi się samofinansować. Dotychczas funkcjonujące zniżki, z których korzystali posiadacze karty dużej rodziny, powodowały, że te ubytki wynikające z tej ulgi musiały być przeniesione na pozostałych mieszkańców gminy. Na dzisiaj wiemy, że są programy rządowe ochronne, między innymi program 500+, który daje już realne wpływy rodzinom już od pierwszego dziecka, a więc te wyliczenia, o których Pan mówił, no nie do końca się tak przekładają, bo z jednej strony dostają o 500 zł więcej już od pierwszego dziecka miesięcznie, a ta opłata będzie o 7 zł większa, jeżeli chodzi o jedno dziecko. Także pewnie będzie jakaś rekompensata. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie jest to łatwa decyzja, ale jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji budżetowej, musimy ten budżet ratować i musimy spiąć system śmieciowy. Nie mamy innego wyjścia. Oczywiście do końca roku to rozwiązanie będzie funkcjonować, ale już teraz wiemy, że musimy się pochylić nad nowym rozwiązaniem, które będzie również uwzględniało te rodziny wielopokoleniowe, wielodzietne, gdzie na pewno to obciążenie jest dosyć spore, ale no taka jest konieczność. To jest jedyny dobry moment, gdzie z jednej strony programy rządowe łagodzą te skutki, a z drugiej strony my jesteśmy pod ścianą i żeby spiąć ten system, nie możemy sobie na to pozwolić, żeby na dzisiaj jest to ubytek w budżecie gminy sięgający 140 tysięcy złotych. Kolejnym tematem, którym dzisiaj zajmowała się Rada Miejska, była uchwała dotycząca zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, gdzie dodano do zakresu obowiązków zadania związane z organizacją sportu gminnego. Skąd wynika ten zapis? Jaki ma on cel? Przede wszystkim usankcjonowanie stanu rzeczywistego. Sami obserwujemy, że niejednokrotnie Miejski Ośrodek Kultury angażuje się w wydarzenia sportowe, które są organizowane na terenie naszej gminy. Obsługują również je nasi pracownicy, którzy są zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Kultury. Jak gdyby jest to usankcjonowanie stanu rzeczywistego. Również ma to na celu również stworzenie nowych możliwości dla tej placówki. Czy z tych możliwości skorzystamy? Nie wiemy. Uzbrajamy ją w pewien potencjał, które w każdym momencie będziemy mogli wykorzystać. Nie dopatrywałbym się tutaj jakichś, powiedzmy, dalszych intencji związanych z likwidacją Pelplińskiego Centrum Sportu. Jeżeli będą to rozwiązania, które będą z korzyścią dla naszych mieszkańców i dla naszego budżetu, będziemy się nad nimi pochylać. Na dzisiaj jest uchwała, która rozszerza zakres kompetencyjny Miejskiego Ośrodka Kultury o zadania z dziedziny sportu i to jest wszystko, co właściwie przyświeca tej uchwale. Co będzie dalej? Zobaczymy. Na pewno kolejne kroki będą poprzedzone dogłębną analizą funkcjonowania naszych jednostek, finansowania. Na pewno chcemy, żeby było lepiej, a nie żeby było gorzej. I żeby te środki, które na ten cel, kultura, sport, rekreacja, wydajemy, były jeszcze bardziej efektywnie. Wiadomo, że tych środków zawsze będzie za mało. Jesteśmy gminą zbyt biedną, żeby te środki lekko ręką tak wydawać. Dlatego racjonalizacja, ale poparta dogłębną, rzeczową analizą, tak żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Wspomina Pan Burmistrz o dogłębnej analizie. No niemniej, czy ta analiza nie powinna być wykonana przed podejmowaniem takiej uchwały, z której, jak też wspomniał radny Konrad Leczkowski, w uzasadnieniu czy w opisie do tej uchwały jest napisane, że
zadania z zakresu sportu będą niezwłocznie przekazywane do Miejskiego Ośrodka Kultury. Ja mam wrażenie, że to po prostu, że to nie jest do końca tylko uregulowanie stanu faktycznego, tylko jakby no już zabieramy jednak te zadania z Pelplińskiego Centrum Sportu do Miejskiego Ośrodka Kultury. Ma pan rację, używając sformułowania wrażenie. Jest to tylko takie wrażenie, to myślę subiektywne, może spowodowane narracją pana radnego Konrada Leczkowskiego. Oczywiście on ma takie prawo do takich odczuć. Powiem tak, nie ma dyskusji, dopóki nie ma pomysłu i realnej możliwości realizacji. Nie ma sensu dyskutowania ten temat, jeżeli nie ma takiej w ogóle praktycznej możliwości tego realizacji. Te dyskusje, które niestety już się odbywają, co było przykładem poprzedniej komisji, nie prowadzą do niczego dobrego. Prowadzą do antagonizmów, wzajemnych roszczeń, pomówień. To nie służy rozwojowi, funkcjonowaniu kultury i sportu w naszej gminie. Dlatego chciałbym uciąć wszelkie dywagacje i dyskusje. Przejdziemy do dyskusji, kiedy będzie taka potrzeba. Nie ma co skłócać środowiska. Powiem tak, że geneza tej uchwały to nie jest pomysł pana burmistrza. Moje pomysły, nawet te najlepsze, muszą być konsultowane z naszymi wyborcami, z mieszkańcami, w tym przypadku z ludźmi kultury i sportu. Ta tutaj geneza na pewno sięga ich źródła, to oni jak gdyby sugerowali mi, żeby dobrze by było, gdyby Miejski Ośrodek Kultury został uzbrojony o te dodatkowe zadania. Czy my z tego potencjału skorzystamy? Nie wiem, bo naprawdę to musi, tak jak pan powiedział, być poprzedzone analizą. Najpierw czekamy na to, czy uda się to przeprowadzić, a później będziemy robili takie analizy. I tak jak powiedział pan radny Kluczkowski, nie dotyczy to tylko Miejskiego Ośrodka Kultury, Pelplińskiego Centrum Sportu, ale również innych jednostek i struktur całego urzędu, szkół. Naprawdę jesteśmy po to, żeby analizować bieżące wydatki, sposób funkcjonowania, aby to jeszcze bardziej optymalizować i usprawniać dla naszych mieszkańców. Kto tak naprawdę wnioskował o takie procedowanie tej zmiany, jeżeli chodzi o Miejski Ośrodek Kultury i o Pelplińskie Centrum Sportu? Jeżeli na siłę będziemy szukać autora tego, ja się potem wpisuję w całej rozciągłości. Jestem święcie przekonany, to jest przekonanie poparte licznymi rozmowami z wieloma ludźmi. No naprawdę, jeszcze jeżeli wystarczy, jak to mówią kolokwialnie, wyjść na miasto, porozmawiać z ludźmi, którzy działają w sporcie, kulturze, ten temat istnieje i jest dyskutowany szeroko przez wielu, wielu ludzi i te głosy do mnie dochodzą i to jest geneza tych głosów. Że to na koniec jeszcze przejęcie działki. Dzisiaj usłyszeliśmy informację związaną z tym, że mogą tam być składowane odpady. Punkt selektywnej zbiórki odpadów to nie jest składowanie, tylko punkt zbiórki. Ten teren ma być zarezerwowany pod punkt selektywnej zbiórki odpadów, a nie pod miejsce, gdzie będą te odpady przechowywane. Także i co więcej, my przejmujemy te tereny i to gmina będzie decydowała o sposobie ich zagospodarowania. Oczywiście ona musi się mieścić, ta funkcja, w ramach tej selektywnej zbiórki odpadów.